Bardzo obszerny wymiar miało 48. Regionalne Święto Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej, które w tym roku zorganizowano w Fałkowie. W sobotę do miejscowego kościoła wprowadzono relikwie świętego Ambrożego, który jest patronem pszczelarzy, a w dalszej części nie zabrakło podniosłych chwil i wręczenia licznych wyróżnień. Na święto przybył nawet wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. O tym święcie szerzej opowiedział nam Józef Kołaczek, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Fałkowie i jednocześnie prezes Regionalnego Koła Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim. Wielkie święto dzisiaj w Fałkowie, 48. takie święto. 48. i chcę powiedzieć, że 48 lat jestem już i organizuję takie imprezy. Jak to się stało, że akurat w Fałkowie tym razem? To znaczy, dlaczego w Fałkowie? Robimy już po raz czwarty tą imprezę, bo co roku w innym powiecie jest robiona. Jeżeli chodzi o przynależność naszego koła, należy do Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej. Dlaczego? Powstało województwo Piotrków i dlatego myśmy się już przywiązali, województwa rozwiązali, ale myśmy jesteśmy scaleni w jednym zespole. Powiatów jest ponad 15. Widać było w sztandarach, ile było sztandarów. Sztandarów było 12, bo dwa koła nie posiadają. I odległość jest od Tomaszowa Mazowieckiego po Przysuchę, bo z Przysuchy też mamy tutaj swoich ludzi. Jeszcze przypowiedzieć, ilu członków liczy związek? Członków liczymy około 1000 bez paru, jeżeli chodzi o związek. W sumie mamy około 11 tysięcy uli, także względne koło, dość tego. Tylko pszczelarze u nas są bardziej drobni. W wyniku realizacji trzech projektów łącznych, to jest inwestycje w wspieranie modernizacji, zyskaliśmy 268 tysięcy w tym roku, wspieranie walki z warozem 230 tysięcy, pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej 70, prawie 9 tysięcy. Razem jest 500 000 żeśmy zdobyli. To jest około 600 zł na pszczelarza. Ze środków zewnętrznych. W części sakralnej wprowadzono do kościoła w Fałkowie relikwie patrona pszczelarzy świętego Ambrożego. Następnie odbyła się tam uroczysta msza święta sprawowana przez księdza proboszcza Dariusza Kroka. Was wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości upewniającej także wprowadzenie relikwii świętego Ambrożego. Mija 10 lat, odkąd są w Polsce, ale także na obchodach święta pszczelarzy. Tych wszystkich, którzy troszczą się o to, abyśmy mieli nie tyle chleb, bo pszczoły też są potrzebne do tego, żeby był chleb, ale także i wszystkie te zdrowe rzeczy, lekarstwa, to wszystko, co jest produktem pszczelim, co służy naszemu zdrowiu, naszym siłom. Witam Was wszystkich na tej mszy świętej, podczas której będziemy prosić Boga o błogosławieństwo dla Was, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej Szkaplerznej, która jest patronką naszej parafii, ale przede wszystkim świętego Ambrożego.
Koło pszczelarzy celebruje. Po mszy uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a potem przemaszerowali do budynku miejscowej szkoły podstawowej.
Uroczystość cały czas uświetniały liczne poczty sztandarowe poszczególnych kół pszczelarskich, ale i jednostek ochotniczych straży pożarnych z Fałkowa oraz Czermna. Część sakralną muzycznie uświetnił fenomenalny chór działający przy parafii Świętej Trójcy w Fałkowie, Cantate Deo, którym kieruje organistka pani Irena. Z kolei podczas uroczystości świeckich uczestnikom cały czas towarzyszyła równie znakomita młodzieżowa orkiestra Dęta z Krasocina.
hali sportowej miała miejsce część oficjalna z wystąpieniami i wręczeniem odznaczeń. Przybyli na nią m.in. prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat, wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, starosta konecki Grzegorz Piec, wicestarosta Jarosław Staciwa, wójt gminy Fałków Henryk Konieczny, przewodniczący rady gminy Piotr Gonerka, radna powiatowa Anna Weinberger, starostowie powiatów piotrkowskiego oraz bełchatowskiego. Głos zabierali Józef Kołaczek, wiceminister Kołodziejczak, prezydent Związku Tadeusz Sabat, starosta Grzegorz Piec, przewodniczący Będkowski oraz wójt Henryk Konieczny. Chciałbym powitać dostojnych gości, którzy zaszczycili nas swą obecnością. Na 48. Regionalnym Święcie Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej w Fałkowie. I tak, pan Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Andrzej Będkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Tadeusz Sabat, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Henryk Konieczny, wójt gminy Fałków. Ponieważ muszę z panią przeczytać. Anna Weidenberg, skarbnik gminy Fałków. Starosta Konecki, Grzegorz Piec. Jarosław Staciwa, wicestarosta Konecki. Andrzej Karliszewski, dyrektor ODR w Bratoszewicach. Grażyna Lasek, wójt gminy Łęki Szlacheckie. Łukasz Maciejczyk, firma Magnus. Proszę państwa, możecie popatrzeć trochę na kolegi. Jak kolega jeszcze w stanie? Tak wygląda osoba, która jest głównym sponsorem u nas. Dziękuję. Aleksandra Szkudlarek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu, oddział w Łodzi. Czy ze Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy jest ktoś? Nie ma, dziękuję. Doktor Piotr Wypych, zespół nadpilicznych parków. On chyba jest przy stoisku. To tak zazwyczaj bywa z ludźmi, którzy mają coś z sobą. Witamy członków honorowych Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej oraz prezesów kół pszczelarskich z terenu działania. I witam środki masowego przekazu. Tutaj widzicie, jak patrzy na mnie TKN24, Echo Kielce, Radio Kielce, Tygodnik Konecki, Radio Plus. Dziękuję. Ale jest? Oj, przepraszam, to dobrze, że mam podpowiedź. Panie starosto, przepraszam, ale to będę dłużej czytał. Niech pan starosta Piotrkowski dziś zaszczycił swoją obecnością. O tak, teraz przeczytam. Piotr Łączny. Dziękujemy. Właściwie to cały związek mieści się w Piotrkowie. No i to bardzo dobrze, że widzimy pana starostę. Dziękuję. Nie ma rolnictwa bez pszczół. Nie ma pszczół bez pszczelarzy. Czyli nie ma bez was. Ja mogę powiedzieć tutaj wprost, bardzo konkretnie. Jeżeli mówimy o rolnikach ogólnie, możemy mówić. Ale pszczelarze, nie ujmując nikomu, są elitą rolnictwa. Są tymi, którzy realizują ważny, podstawowy, fundamentalny cel nie tylko dla rolnictwa, ale także dla całego środowiska, dla całej gospodarki. I mówiąc o pszczelarzach, możemy mówić o rolnictwie, ale mówimy też o tradycji.
Pszczelarstwo jest wpisane w polską tradycję. To tak samo jak tutaj dzisiaj był ksiądz, jak wiara jest wpisana w tradycję, nie ma polskiej tradycji bez wiary, to tak samo nie ma polskiego rolnictwa i polskiej tradycji bez pszczelarzy. Mówię to po to, żebyście wy wszyscy poczuli, myślę, że nie potrzeba tutaj nikomu tego dodawać, ale czujcie dumę i świadomość tego, jak ważni wy jesteście. Bez względu na to, co ktoś mówi, co komuś się wydaje, pszczelarze, pszczoły, to jest podstawa w Polsce. To jest podstawa, bez której my nie będziemy mogli iść do przodu. Była tutaj mowa o działaniach resortu, który jest otwarty na to, żeby to pszczelarze, związki pszczelarskie, żeby to one pisały tą politykę dla pszczelarzy, dla pszczół. Ten wycinek polskiego rolnictwa musi być, to wy musicie być jego architektami. Do czego ja oczywiście zachęcam i jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji dzisiejszych uroczystości. Sama ranga podniesiona poprzez dzisiaj chociażby osoby, które tutaj są i poprzez tą orkiestrę, która uświetniła to wszystko. To jest naprawdę niespotykane, jak można dobrze i myślę, że z wysoką kulturą zorganizować taką uroczystość. Ja nie będę przedłużał, jeszcze raz podkreślę. Czujcie się i bądźcie, pozostańcie tą elitą polskiego rolnictwa. Ja was o to proszę, też pszczelarz. Dziękuję bardzo. Szanowny panie ministrze, szanowni samorządowcy, czcigodni księża, koleżanki i koledzy pszczelarze. Kolega Józef wyznaczył mi czas, więc też tak króciuteńko. Ja też zacznę od pieniędzy. Jak kolega Józef powiedział, ile to dostają, ja chcę przekazać samorządowcom taką informację. No teraz jest trochę źle, bo euro trochę spadło, ale każda rodzina pszczela, a możecie państwo policzyć sobie, ile to macie tych uli w gminie czy też powiecie, ale każda rodzina pszczela daje 1180 euro do budżetu gminy. I to są pieniądze, mówię po cichu, minister finansów nie słucha, nieopodatkowane. Tyle pszczoły dają. Więc jeżeli porównamy, to powiedzmy 5 tysięcy złotych każda rodzina pszczela, a mamy ich ponad 2 miliony, to wiemy, jaki majątek przysparzają pszczoły dla gospodarki. I wobec tych pieniędzy, o których kolega Józef mówił, to te pieniądze, które otrzymują pszczelarze, to jest kropla w morzu. Ja może nie od tej strony, ale chciałbym uspokoić pszczelarzy, bo tak się składa, większość mnie zna, że wróciłem do związku po 7 latach emerytury i od 20 kwietnia na ręce pana ministra chciałbym złożyć podziękowania, bo już trzykrotnie uczestniczyłem w takim spotkaniu przedstawicieli rządu, resortu rolnictwa, resortu Ukrainy, jak również resortu rolnictwa, Komisji Rolnictwa, Ukraina, Litwa. I dyskusje między innymi dotyczą również miodu i za to dziękuję, że jesteśmy uwzględnieni, że jestem w tym, że mogę zabierać głos, że możemy wspólnie wypracowywać to, co najważniejsze dla polskiego pszczelarstwa. Również panie ministrze, chciałbym poinformować, może tak jesteśmy na końcówce rozmów w sprawie Krajowego Programu Wsparcia 2024-2025. Te zmiany, które tam proponujemy, proponują organizacje związkowe, są przychylnym okiem rozpatrywane przez resort rolnictwa. Mamy jeszcze od wczoraj, zostało nam, można powiedzieć, dwa tematy. Pierwszy temat to młody pszczelarz. To jest całkowicie coś innego niż młody rolnik. Bo młody rolnik to wiemy do lat 40, a młody pszczelarz to średnia 55 lat. A więc jedno z drugim nie gra. Więc tutaj musimy wyznaczyć pewną jeszcze pulę środków. Nie wiem, czy to będzie 10% wszystkich pieniędzy dla tych pszczelarzy,
młodych pszczelarzy do 40 roku życia, żeby wspomóc tych, którzy nie mogą skorzystać z innych programów, a kredyty niestety dla nich jeszcze są za trudne do pozyskania. Oraz to, żeby większą mocą zaangażować wojewódzkie, regionalne związki pszczelarzy do realizacji tych programów. Naprawdę było bardzo dobrze. Było bardzo dobrze w Agencji Rynku Rolnego, było bardzo dobrze w KOWR-ze. Trochę nam się popsuło 2 lata temu. Staramy się naprawiać i za to serdecznie dziękuję Resortowi Rolnictwa, że jest otwarty na rozmowy i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zamkniemy, bo nabór już w październiku ruszamy z nowym programem. Ten program, który dziś kończymy realizować, został przedłużony do 15, do 14 faktycznie, bo 15 to święto sierpnia, jeśli chodzi o matki i leki. Za to również dziękujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym zakresie jest przychylna dla naszego działania i chęci koordynacji tego wszystkiego, co zostało czasem przez pszczelarze mówią, przez pośpiech urzędniczo zepsute. Chcemy to wszystko naprawić i mam nadzieję, że nie będziemy narzekać od nowego programu realizacji. Ja wiem, że obecne kierownictwo resortu nie odpowiada za to, co, ale dziękujemy za poprawę. Szanowni Państwo, 2 zdania. Koleżanka prezes z Łodzi zapraszała już na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Tam mnie nie będzie kolega Kołaczek ograniczał, powiem więcej. Więc myślę, że ktoś inny, ale mam nadzieję, że więcej o tym, co zamierza związek, co, w jaki sposób chcemy zrealizować. I to myślę, że w listopadzie przy zjeździe nadzwyczajnym w zakresie realizacji programu, który zjazd nakreślił w kwietniu tego roku, a więc sprawę Kamiannej, Domu Pszczelarza w Kamiannej i utworzenia na bazie tego domu samodzielnej jednostki gospodarczej z udziałem wszystkich wojewódzkich regionalnych związków pszczelarzy jako tych, którzy będą tworzyli fundację. I chciałbym również poinformować koleżanki i kolegów, że jesteśmy na etapie ścisłej współpracy z pszczelarzami, z naukowcami, powiem tak, z naukowcami z Francji i z Niemiec. Tam produkowana jest tak zwana węza bio, czyli całkowicie wolna od zanieczyszczeń chemicznych. Utrzymałem dzisiaj, za to serdecznie dziękuję, zgodę pana ministra, że myślę, że w październiku, najpóźniej w listopadzie zorganizujemy dla prezesów wojewódzkich, regionalnych związków, ale i dla niektórych osób zainteresowanych taką konferencję, że można oczyścić całkowicie wosk z tej chemii, która często znajduje się w tym produkcie, bo chcemy, aby pomagać pszczołom, a nie szkodzić. I druga rzecz, jesteśmy na takim etapie dobrej współpracy między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, by wprowadzić do Polski szczepionkę przeciwko zgnilcowi. Ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że to jest kosztowne, ale znaleźliśmy takiego, który to kupi, który zafinansuje oczywiście, a my będziemy mieli przynajmniej kilka antybiotyków z głowy, które nie będą zaśmiecały, tak to powiem, naszego wspaniałego miodu. Mam nadzieję, że orkiestra, która jedzie do Chin, nie przywiezie nam miodu. Proszę, że nie będą im płacić za występy miodem, bo często w Chinach to nie jest miód, ale produkty miodopodobne. Oni się w tym specjalizują. Nawet mleczko pszczele chińskie, jak kupicie w aptece, to nie jest mleczko, jak przeczytacie dobrze, ale sami przetłumaczycie, bo to, co tłumacze na polski przetłumaczyli, to jest błędne. To jest takie mleczko wyprodukowane z czerwiu trutowego. A więc nie całkiem. To są hormony wzrostu, tak, dla dzieci, które nie dorastają, tak, ale niekoniecznie zgodnie z tym przysłowiem, o którym zawsze mówił świętej pamięci dr Gala, że mleczko pszczele zdziała wiele wcześniej chrzciny niż wesele. Więc czasem to tak trzeba patrzeć na to z takiej strony, że Chińczycy chcą dobrze zarabiać i nas
przy tłumaczeniu troszeczkę oszukują, ale myślę, że polscy farmaceuci dobrze doradzą. Pytajcie o to w aptekach, nie dajcie się naciągać na duże pieniądze, bo my możemy w Polsce produkować czerw za 1/10 ceny, za 1/10 ceny tego, co jest tutaj już sprowadzone do Polski ze wszystkimi kosztami. Tylko musimy zacząć normalną współpracę nie tylko w resorcie rolnictwa, ale również w resorcie zdrowia, bo i leki pozyskiwane, bo mało kto wie, że przecież przy operacji serca tak ważnej już świętej pamięci doktor Religa stosował produkty pszczele, bo inaczej to klatka piersiowa nie będzie się zrastać, a więc tam jest propolis, specjalnie oczyszczony propolis i to dzięki propolisowi temu, który często narzekamy, że jest za drogi, a on jest tak wspaniałym lekarstwem. Szanowni Państwo, kolega Józef już za mnie zakończenie powiedział, że za długo mówiłem już w kościele, ale to jego wina, bo on o to poprosił. Ja życzę Wam, Szanowni Państwo, byście przyjechali do Rogowa na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Tam w imieniu Polskiego Związku Pszczelarskiego będzie więcej, szerszy raport o tym, co robimy i co zamierzamy robić w Polskim Związku Pszczelarskim, ale również wspólnie razem w resorcie rolnictwa, jak również innych resortach, bo to nie tylko rolnictwo, ale chcemy zaprząc do tego wozu, bo jeden koń nie wystarczy. Polskie takie przyzwyczajenie jest, że jak dobrze ciągnie, to mu się dokłada na wóz albo bata używa. A my chcemy dla Ministerstwa Rolnictwa tak wypracować, żeby minister rolnictwa otrzymał jeszcze wsparcie z resortu środowiska i z Ministerstwa Zdrowia. I wtedy taka trójka i Polski Związek Pszczelarski, inne organizacje możemy pociągnąć i pokazać, że to wszystko, o czym marzył ksiądz dr Henryk Ostach w Kamiannej, że apiterapia to przyszłość polskiego pszczelarstwa, że będą się ustawiały kolejki po miód do polskich pszczelarzy, a nie odwrotnie kolejki po miód w sklepach czy supermarketach. Wszystkiego dobrego, pomyślności. Szanowni Państwo, wspólnie z panem starostą Jarosławem Staciną chcemy bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi, panu wójtowi za zaproszenie, że możemy brać udział w tak pięknej uroczystości. Wszystkim pszczelarzom życzymy dużo zdrowia, spokoju, wspaniałej pogody, nie tylko ducha, ale tej pogody, która czasami sprawia problemy pszczelarzom. Wszystkiego najlepszego dla Państwa rodzin. Niech święty Ambroży ma Was w opiece. Wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. W okresie, kiedy byłem marszałkiem województwa, troszeczkę z pszczelarzami miałem do czynienia i bardzo tych ludzi, którzy hodują pszczoły, którzy w tym trudzie pozyskują miód i inne produkty, które związane są z pszczołami, polubiłem. Nawet dowiedziałem się, że w Ulu rodzina pszczela to gdzieś około 40 tysięcy pszczół, a nawet są większe rodziny. W moim województwie jest świętokrzyskim, bo tutaj to są pszczelarze bardziej z łódzkiego. Około 60 tysięcy rodzin pszczelarzy. Ale w związku z tym, że tutaj są pszczelarze z tej części centralnej Polski, chciałbym Wam z okazji Waszego spotkania, z tej uroczystości pięknej, którą żeśmy zapoczątkowali w kościele, w obecności relikwii waszego patrona świętego Ambrożego, życzyć wszystkiego najlepszego. Niech pszczoły oprócz miodu dają wam tą satysfakcję, zdrowie i pomyślność. Powodzenia. Pogoda sprzyja, myślę, że to świętowanie 48. rocznicy, prawda, powstania Związku
po pięknej uroczystości mszy świętej, myślę, że ta część, ta już taka cywilna, że tak nazwę, ta część cywilna będzie, prawda, nie mniej atrakcyjna. Życzę wszystkim oczywiście wspaniałej tutaj i zabawy, odpoczynku, wspaniałego świętowania. Życzę wszystkim i dziękuję za przybycie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, żeby Związek Pszczelarski rozwijał się tak pięknie, prawda, przez dalsze lata, bo jak dzisiaj było wspomniane, bez pszczoły, ale i nie tylko pszczoła, ale i państwo. Przez pszczół czy bez pszczół i bez państwa nie ma oczywiście życia. Wszystkiego dobrego. W trakcie uroczystości odznaczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zasłużony dla rolnictwa odebrali wójt gminy Fałków Henryk Konieczny, pszczelarz Bolesław Pabich, rolnik Dariusz Skawiński. Najważniejszą pszczelarską nagrodę, czyli statuetkę księdza doktora Jana Dzierżona, dostali Lech Gospodarczyk i Roman Grzywacz. Przyznano także złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego. W konkursie na pasiekę roku Grand Prix zdobył Roman Grzywacz. Proszę Państwa, niestrudzonego pszczelarza, pięknie opowiada, pasjonat. Pszczelarz z zamiłowania. Grand Prix. Roman Grzywacz. Prosimy Cię tu, Romanie. Głównym organizatorem święta było Regionalne Koło Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim z jego prezesem Józefem Kołaczkiem na czele.